15-letni chłopiec mieszkający w małym miasteczku w stanie Maryland po powrocie ze szkoły usiadł przy komputerze. Włączył go i jak zwykle zalogował się do swojej skrzynki pocztowej. I ku jego zdumieniu otrzymał wiadomość od swojego kolegi z klasy, który był nieobecny w szkole owego feralnego dnia. Wiadomość była lakoniczna. Proszę przyjdź. Zdezorientowany chłopiec przysłał mu odpowiedź z zapytaniem, dlaczego był dziś nieobecny w szkole. Po kolejnych dwóch wiadomościach i 15 minutach bez odpowiedzi zdecydował wsiąść na rower i udać się do mieszkania kumpla. Była to krótka podróż trwająca zaledwie 5 minut. Kiedy dojechał na miejsce, zauważył, że drzwi są otwarte. Wewnątrz częściowo zaschnięta krew pokrywała ściany i podłogę, a jakaś niezidentyfikowana postać leżała zmięta w kącie pokoju. Brakowało jej ramienia i nogi. Krwawa smuga prowadziła od ciała wprost do kuchni. Chłopiec wybiegł z domu, zatrzasnął drzwi i natychmiast zadzwonił ze swojej komórki na 997. Kiedy policja przyjechała, znaleziono zwłoki trojga ludzi. Posługując się krwawym tropem prowadzącym z domu na jego tyły, raport sądowy wnioskuje, że cała rodzina, czyli kolega z klasy i jego rodzice, zostali zamordowani poprzedniej nocy.